Cześć, nazywam się Artur. Jestem kierowcą zawodowym. Chciałbym zaprosić Was do obejrzenia materiału filmowego przygotowanego przez grupę kierowcy dzieciom w ramach akcji Bezpieczna droga do szkoły. Taka mała rzecz, a uratowała niejedno ludzkie życie. Z takiego odblasku obowiązek ma korzystać każdy pieszy, niezależnie od wieku, który porusza się po zmierzchu, drogą poza obszarem zabudowanym. Pamiętaj, że jeżeli posiadasz taki odblask, jesteś dla kierującego widoczny już z około 140 metrów, co znacznie wydłuża jego reakcję. Takim elementem odblaskowym może być smycz, opaska bądź też kamizelka. Kupując odzież, zwracaj uwagę, czy być może ta kurtka, plecak bądź buty mają już taki element odblaskowy. Pozdrawiam! Zapraszamy do krótkiej prezentacji na temat bezpieczeństwa na drodze i noszenia elementów odblaskowych. Coraz szybciej robi się ciemno. To prawda. I zwłaszcza w takich okolicznościach musimy bardzo uważać. Niezależnie od pory roku. Kiedy pogarszają się warunki atmosferyczne, pada deszcz, powstaje mgła lub jest już po zmroku, pamiętaj, aby zawsze nosić przy sobie odblaskową zawieszkę. O, ten pan też ma elementy odblaskowe na swoim ubraniu. To prawda. Odblaski są obowiązkowe również, jeśli poruszamy się na hulajnodze, rowerze albo na rolkach. Dzięki temu inni uczestnicy ruchu drogowego mogą nas dostrzec. Unikamy w ten sposób niebezpieczeństwa. Kasiu, poczekaj! Opuszczamy obszar zabudowany, a w nim, jak już wiesz, obowiązują specjalne zasady ruchu pieszych. Kiedy wchodzimy na pobocze po zmroku, musimy mieć na sobie odblask. Warto założyć kamizelkę odblaskową, aby kierowcy na drodze mogli nas zauważyć. Poza kamizelką dostępne są również znaczki odblaskowe, które pozwalają kierowcom lepiej nas widzieć. Bardzo ważne, aby opuszczając teren zabudowany, zachować szczególną ostrożność. Idąc poboczem, pamiętaj, aby widzieć nadjeżdżające z naprzeciwka samochody. Postępując w ten sposób, dbasz o bezpieczeństwo swoje i innych. Nieoświetlona droga jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, co się pojawi. Dlatego noś odblaski. Każdego roku dochodzi do tysięcy wypadków z udziałem pieszych. Przyczyną bywa niedostateczna widoczność poruszających się drogą. Po zmroku, przy złej pogodzie, pieszy ubrany w ciemny strój widziany jest przez kierującego pojazdem dopiero z odległości 20 metrów. Pamiętajmy, że my widzimy nadjeżdżający pojazd. Ale kierowca może nie widzieć nas. Od września 2014 roku obowiązkowe jest używanie elementów odblaskowych przez wszystkich pieszych poruszających się drogą, poza terenem zabudowanym, niezależnie od wieku. Noś odblaski w widocznym miejscu. Powinny one być umieszczone na ubraniu tak, aby były widoczne dla kierowców jadących z obu kierunków. Im niżej będą założone, tym szybciej padną na nie światła reflektorów. Poruszaj się chodnikiem lub drogą dla pieszych, a w razie ich braku, poboczem. Jeśli droga nie posiada pobocza, poruszaj się jak najbliżej lewej krawędzi jezdni, twarzą do nadjeżdżającego pojazdu. Każdego roku w Polsce piesi padają ofiarami co piątego wypadku drogowego. Uniknij tego, bądź widoczny, noś odblaski. Chcielibyśmy Wam przedstawić kilka faktów dotyczących martwego pola w samochodzie ciężarowym. Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego. Witajcie! Martwe strefy w pojazdach ciężarowych to zagadnienie dość proste. Ale uwierzcie mi, osoby, które nie mają styczności na co dzień z transportem, mogą nie zdawać sobie sprawy, że z tego miejsca nie widać wszystkiego. Dzisiaj postaram się wytłumaczyć, z czego to wynika. Ograniczona widoczność w pojazdach ciężarowych może być przyczyną wielu wypadków, szczególnie w sytuacji, w
której zarówno kierowca ciężarówki, jak i na przykład pieszy zapomną o istnieniu martwych stref. Z różnych statystyk wynika, że wypadki drogowe z udziałem kierowców pojazdów powyżej 3,5 tony stanowią około 15% wszystkich zdarzeń drogowych, ale zaledwie 3,2% z nich to wina kierowców. Nie zwalnia nas to jednak z odpowiedzialności za bezpieczeństwo na drogach, bo ostrożność zawsze trzeba zachowywać. Ale warto też edukować i tłumaczyć, bo na przykład niczego nieświadomy pieszy, kryjący się w martwej strefie, nie ułatwia kierowcy zadania i stanowi realne zagrożenie. Niestety głównie dla samego siebie. Wielu osobom, które nigdy nie siedziały w kabinie ciężarówki, wydaje się, że z tej wysokości widać wszystko wokół. Tymczasem, gdyby nie zestaw lusterek, widoczność jest tu o wiele gorsza niż w osobówce. Tak mniej więcej wygląda zakres martwych stref w ciągniku siodłowym z naczepą. On będzie różnił się na przykład w zależności od marki i rocznika pojazdu, ale pewne cechy wspólne są zawsze. Dlaczego obszar po prawej stronie jest najmniej widoczny? Bo lusterka z prawej są najdalej naszych oczu. Auto znajdujące się w tej strefie podczas zmiany pasa będzie dla nas całkowicie niewidoczne, praktycznie na całej długości samochodu. Po lewej stronie nie będziemy widzieć auta trzymającego się blisko nas, na wysokości kabiny. Taka sytuacja ma często miejsce na autostradzie, gdy ktoś nas wyprzedza. Siedząc za kierownicą, nie będziemy widzieć osoby przechodzącej z przodu blisko kabiny. Na tę strefę zwracajcie szczególną uwagę przy przejściach dla pieszych lub ruszając z miejsca parkingowego. Natomiast naczepa zasłania widok na samochody jadące za nami, które będą trzymać się zbyt blisko. Nie muszę chyba tłumaczyć, co by się stało, gdybyśmy w takiej sytuacji musieli ostro zahamować. Martwy punkt z przodu można zobrazować w prosty sposób. Czy teraz mnie widać? Nie. Dopóki pieszy nie widzi kierowcy ciężarówki, znajduje się w martwej strefie, czyli także kierowca nie widzi jego. Wydaje się banalne, ale większość pieszych nie jest tego świadoma. Dopiero w takiej odległości pieszy jest bezpieczny i przede wszystkim widoczny dla nas. Nazywam się Karol i zobaczcie, jak to wszystko wygląda w praktyce. Cześć, jestem Mateusz. Od 12 lat jestem kierowcą zawodowym. Często na drodze spotykamy różne sytuacje, a dzisiaj pokażę Wam kilka z nich. Mój zawód to przede wszystkim przemieszczanie się. Praca kierowcy to nie tylko jazda po szerokich i bezkresnych autostradach. Bywa też tak, że jeździmy po wąskich, miejskich ulicach. To właśnie wtedy najczęściej spotykam innych uczestników ruchu. Takich jak ta pani. Widzicie ją? Niezła, co? I jaka miła. A widzicie jej męża, który wbiega na pasy razem z córeczką? Ja ich nie widzę. Głównym zadaniem kierowcy jest przewożenie towarów z miejsca A do punktu B. Jest to związane z częstym poszukiwaniem miejsc załadunku i rozładunku. Zdarza nam się też pomylić trasę. Wtedy jesteśmy zmuszeni do zawracania w trudnych warunkach. Tak jak tutaj. Wąsko. Ale muszę się zmieścić. Widzicie ten samochód osobowy? Ja go nie widzę. Na drodze zdarzają się różne sytuacje. Czasem stresujące. Spóźniamy się, omijamy wypadki, stoimy w korkach. Myślę, że gdybyśmy wszyscy wykazali się większą wyobraźnią, to byłoby po prostu bezpieczniej. Macie pomysł, dlaczego ten rowerzysta nie jedzie ścieżką rowerową? Ja też nie mam. Widzicie go, prawda? Ja go nie widzę. Wypadki to nieodłączny element codzienności kierowców. Często ich przyczynami są błędy nasze lub innych uczestników ruchu drogowego. Proszę, włącz wyobraźnię. Dobrze, że mnie widzisz, ale to nie zawsze oznacza, że ja widzę ciebie. Cześć chłopaki, dzień dobry wszystkim. Nazywam się Grzegorz Maciaszczyk.
Dzięki za poświęcony czas i obejrzenie materiału filmowego do końca. Grupa Kierowcy Dzieciom to jest grupa osób, która lubi wywoływać uśmiech na twarzach dzieci, radość. Jeżeli zobaczysz auto z taką naklejką, nie zapomnij się uśmiechnąć, pomachać, pozdrowić. My odwdzięczymy się tym samym. Dzięki, pozdrawiamy.